Jest 14 marca 2024 roku. Jest Porannik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Witam Was z Berlina, z lotniska Berlin-Brandenburg. Chciałbym pokazać Wam coś zupełnie zdumiewającego, jeśli chodzi o rozkład dzisiejszych lotów z tego lotniska. One są wszystkie odwołane. Widzimy, nie ma najmniejszej szansy, by dziś wylecieć z tego lotniska gdziekolwiek. Niemcy są bardzo skrupulatni, więc jest tablica, która powtarza te informacje zaraz obok. A ja chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny element, który się pojawia w kontekście budowy CPK w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę z punktu widzenia kierunków tego lotniska to nie jest żadna konkurencja dla przyszłego portu, który ma pojawić się pomiędzy Łodzią a Warszawą. Proszę zwrócić uwagę, że można tutaj dolecieć praktycznie do krajów europejskich z niewielkimi wyjątkami. Jest tutaj lot do Turcji, jest oczywiście do Izraela, są Wyspy Kanaryjskie, które są przecież częścią Hiszpanii. Nie ma stąd lotów do Ameryki, do Afryki, na Daleki Wschód czy do Ameryki Południowej. Więc pytanie, co jest konkurencją dla CPK? Który pomysł, która idea jest tak naprawdę ideą, która dominuje w tej dyskusji, by CPK nie powstało? Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny element. Frankfurt. Jest Warszawa, ale jest Frankfurt. Lotów do Frankfurtu jest bardzo dużo, bo to lotnisko, tak samo do Monachium, to lotnisko jest skomunikowane z tymi hubami, które są tak naprawdę istotnymi z punktu widzenia interesów lotnictwa niemieckiego. Monachium i Frankfurt o każdej porze niemalże dnia i nocy. Proszę zobaczyć, jak dużo, jak często można się tam przemieścić. Bo ja latam co jakiś czas z lotniska z Berlina, ale muszę się przesiadać, nawet jeśli chodzi o połączenia europejskie. Nie ma gamy połączeń takich, które byłyby atrakcyjne z punktu widzenia tego, kto poszukuje dobrych kierunków, tylko są lotniska standardowe. Więc widzimy, nie polecimy stąd nigdzie, ponieważ nie wiem dokładnie, przyleciałem tutaj z Norwegii. Najprawdopodobniej jest kolejny strajk. Natomiast to, co jest istotne, to głębsza refleksja nad tym, jaką rolę odgrywają Niemcy w tej chwili w Unii Europejskiej. I tutaj zrobię dzisiaj wyjątek, jeśli chodzi o nasz porannik. Usiądę, by przeczytać Wam element książki, którą wielokrotnie Wam już polecałem, a dziś postanowiłem ją przywieźć tutaj do Niemiec. Ta książka nazywa się Moi kochani Niemcy. I właśnie w tych okolicznościach absurdu związanego z niemożnością wylotu, a jednocześnie z tą polityką konkurowania z Polską, chcę Wam przeczytać fragment, który jest bardzo istotny. Z tej książki, która została napisana 30 lat temu, ponad 30, prawie 35 lat temu. Krzysztof Wojciechowski, który jest autorem tej książki, antropolog, znawca Niemiec, już wtedy przekazywał nam następujące informacje. I to dziś Wam chcę przekazać, by być może ten obraz dyskusji w Polsce na temat roli Niemiec w Unii Europejskiej stał się pełny. Krzysztof Wojciechowski zaczyna od kwestii przyłączenia NRD do Niemiec w 1990 roku. Entuzjazm odbudowy, pisze Krzysztof Wojciechowski, byłej NRD, był entuzjazmem powszechnym. Nieliczni sceptyczni intelektualiści z Günterem Grassem na czele pomawiani byli o defetyzm.
nie poparła ich w wyborach przed zjednoczeniem żadna poważna siła polityczna, a opozycyjna wobec Kohla polityka SPD opierała się nie na tezie pragmatycznej, że szybkie zjednoczenie jest niewykonalne, lecz na tezie moralnej, że natychmiastowy Anschluss jest aktem politycznego prostactwa. Po 2 latach doświadczeń twierdziło się oficjalnie, że unifikacja gospodarki nastąpi po 15 lub 20 latach, a potem zaprzestano prognoz. Oznacza to, że niemal wszyscy Niemcy i ci ze wschodu i ci z zachodu popełnili w 1990 roku kolosalny błąd poznawczy. Ogromna pomyłka popełniana przez całe społeczeństwo raz na jakiś czas jest dla Niemców rzeczą bardzo symptomatyczną. Dzięki wysokiemu poziomowi cywilizacyjnemu i bogatej kulturze szybko rozpoznają oni tendencje cywilizacyjne oraz historyczne i bez ociągania, tudzież wątpliwości, włączają się w ich nurt. Przez długi czas osiągają sukcesy i bez względu na to, czy uprawiają gospodarkę rynkową czy planową, tworzą demokrację czy komunizm, faszyzm czy zjednoczoną Europę, uchodzą za wzór. To jest pisane 30 lat temu. W którymś jednak momencie w jawny sposób tracą orientację, a raczej trwają uparcie przy orientacji dotychczasowej, schodząc na polityczne lub społeczne manowce. Pojawia się wtedy problem winy niemieckiej. Winy za zbrodnie faszyzmu, za wynaturzenie komunizmu, za nieudane zjednoczenie. Pytanie, jakie zadają wtedy intelektualiści, brzmi: jak to jest możliwe, że tak inteligentny i kulturalny naród zrobił coś takiego? Odpowiedzi na to pytanie jest zadziwiająco mało. Jednej z nich udziela Klemperer, cytując aprobująco Wilhelma Scherera. Brak umiaru zdaje się przekleństwem naszego duchowego rozwoju. Wzbijamy się wysoko i tym niżej spadamy, pisze Niemiec o Niemcach. Jesteśmy jak ów Germanin, który grając w kości przegrywa wszystko, co miał i na ostatni rzut stawia swoją własną wolność i również przegrywa. I daje się chętnie sprzedać jako niewolnik. Tak wielki, dodaje tacyt, który to opowiada, że nawet w złej sprawie germański upór, a oni sami nazywają to wiernością. Tłumaczenie to zdawało mi się, pisze już Krzysztof Wojciechowski, zawsze tylko częściowo trafne. Jest ono jednak przekonywujące w odniesieniu do niektórych zjawisk kultury i polityki. Rzeczywiście, Niemcy przejmując klasyczne kanony i wątki np. literatury francuskiej, przekraczali zawarte w cudzych wzorcach granice. Podobnie z polityką. Włoski faszyzm rozbudowany został w Niemczech do granic, poza którymi była już nie zbrodnia, a pustka. Ale ani romantyzm, ani fanatyzm nie tłumaczą ślepego zaułka, w jaki zabrnęła NRD. Przekraczanie wzorców nie jest też wytłumaczeniem dla desperacji, z jaką niemiecka chadecja dąży ku zjednoczonej Europie, w której ma się rozpuścić sama niemieckość. Widzimy puste lotnisko, wybudowane za miliardy euro, ponieważ strajkują tutaj ci, którzy chcieliby żyć w zjednoczonej Europie lepiej i dostatniej. Na obrzeżach niemieckich miast strajkują rolnicy, którzy domagają się normalności życia w Niemczech i w Unii Europejskiej. Więc pytanie: dajmy się wypowiedzieć. Więc pytanie, które się pojawia, dokąd powinni podążać Polacy, współpracując z Niemcami w ramach tworzenia Unii Europejskiej? Myślę, że trzeba mieć z tyłu głowy to, co jest bardzo istotne i co wynika z tej właśnie książki Moi kochani Niemcy, że w którymś momencie ci wysoko rozwinięci intelektualnie i cywilizacyjnie Niemcy
dochodzą do momentu, w którym tracą orientację. Robert Rewiński, Poranik 24. Jeśli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i zachęcam, by już nie patrzeć na to lotnisko jako konkurencyjne dla CPK, tylko patrzeć, co dzieje się we Frankfurcie i w Monachium, do którego również z każdego miasta w Polsce kilka razy dziennie latają samoloty. Do zobaczenia.